Wybór pierwszej gitary to właściwie najważniejszy wybór w całej waszej przyszłej muzycznej karierze. To właśnie ten instrument zdecyduje, czy rzucicie go w kąt, czy będziecie po niego chętnie sięgać codziennie. Nie będziemy się tutaj odnosić do konkretnych firm, czy to ma być Ibanez, czy to ma być Fender, czy to ma być po prostu tani Squire. Omówimy sobie dzisiaj cztery cechy gitary, na które powinniście zwrócić uwagę przy zakupie. Pierwszą z nich będzie gryf. A dokładniej jego wykończenie. Gryf może być satynowy lub lakierowany. Po gryfie satynowym ręka porusza się bardzo gładko i płynnie. Zazwyczaj takie wykończenie gryfu jest w sportowych gitarach szybkich do shreddingu i tego typu rzeczy. Ja preferuję wykończenie satynowe. Miałem swojego czasu PRS-a, który miał lakierowany gryf. Nie zrozumcie mnie źle. To była wspaniała gitara pod każdym innym względem, ale lakierowany gryf był dla mnie nie do przejścia. Kiedy tylko odrobinę zapocą wam się dłonie, natychmiast przyklejacie się do tego lakieru. Staje się tępy i nie możecie przesuwać ręki po gryfie. Dla mnie był po prostu niewygodny, co nie znaczy, że dla was nie będzie wygodny. Musicie dobrać to pod swoje preferencje, musicie wziąć oba rodzaje do ręki i zdecydować. Drugi element również wiąże się z gryfem, tym razem z jego radiusem, czyli z jego promieniem, promieniem podstrunnicy, czyli możemy mieć podstrunnicę bardziej płaską, typu 16 cali, nawet 20 cali lub bardziej zaokrągloną, tak jak stare klasyczne stratocastery, telecastery 7,5 cala, 9,5 cala. PRS -y chyba mają 10, można spotkać 12. Są też tak zwane compound radius, czyli zmieniające się. Na przykład tutaj na górze do 9. lub 12. progu mamy 12 cali, natomiast powyżej mamy 16, czyli do grania solówek mamy bardziej wypłaszczony gryf, natomiast tutaj do grania akordów mamy bardziej zaokrąglony. Fakty są takie, że generalnie na bardziej zaokrąglonym gryfie, czyli 7.5, 9.5 10, czasami nawet 12. Łatwiej jest łapać akordy, zwłaszcza akordy barowe. Naturalnie ułożenie naszej ręki, gdy trzymamy gitarę, wygląda tak: nie jest płaskie. Nasze palce również powinny być lekko zagięte. To dopasowuje się idealnie do zaokrąglonej podstrunnicy. Natomiast gryfy płaskie będą lepsze do tak zwanej szybkiej gry, czyli do solówek. Co znowu absolutnie nie znaczy, że na płaskim gryfie nie da się grać akordów, a na zaokrąglonym nie da się grać bardzo szybkich solówek. Znowu wszystko zależy od preferencji. Musicie wziąć płaski gryf, musicie wziąć zaokrąglony gryf, pograć z 10-15 minut na obu i zdecydować. Kolejną kwestią jest ilość progów. Możemy mieć 21, 22 lub 24. Nie będziemy się zagłębiać w skalę. Zakładamy, że wybieracie standardową gitarę z 25,5 cala. To jest taka standardowa skala gitarowa. Czasami są te skale większe przy takich gitarach typowo metalowych, żeby można było stosować te obniżone strojenia. Im macie więcej progów przy zachowaniu tej samej skali, czyli na przykład te 25,5, tym te progi są bliżej siebie. Co to oznacza? Ta gitara ma 24 progi i standardową skalę 25,5. Dla mnie jest bardzo wygodna. Mogę sięgnąć bez problemu z trzeciego progu do ósmego. Przy zachowaniu tej samej skali, gdybym miał 22 progi, byłoby to niewykonalne. Dodatkowo, 24 progi oznaczają, że macie dwie pełne oktawy dźwięków, czyli próg zerowy, tak zwany, czyli puste, otwarte struny powtarzają się na dwunastym progu i następnie powtarzają się znowu na 24 progu. Czyli macie do waszej dyspozycji pełne dwie oktawy dźwięków. To jest także coś, co musicie wziąć pod uwagę. I ostatnim aspektem dla mnie kluczowym jest waga instrumentu. Nie będziecie chcieli sięgać codziennie po pięciokilowego molocha. Założę się. Ja wybrałem akurat Ibaneza z serii S. Jest to gitara o zwężonym profilu korpusu jest bardzo cienka i waży zaledwie 2,5 kg. Standardowa waga gitary elektrycznej waha się między 3 a 4 kilo, Więc jest to naprawdę spora różnica przy codziennym użytkowaniu, ona praktycznie nic nie waży. Jeżeli macie w zamiarze grać koncerty lub cokolwiek, bierzcie pod uwagę, że będziecie musieli nosić ten ciężar na waszych ramionach. Co niekoniecznie może być zdrowe dla kręgosłupa, jeżeli gitara waży 5 kilo, bo jest metalowym potworem. No. Nie zwracajcie uwagi na dźwięk przy kupowaniu waszej pierwszej gitary. Ona nie musi kosztować 5000 zł. Może kosztować 600 zł. Możecie kupić używaną. Może kosztować 900 zł. 1500. Tak naprawdę koszty gitar są związane z, nie tylko z jakością wykonania instrumentu, ale głównie z elektroniką lub też rodzajami drewna, z których została wykorzystana. Z których została wykonana. Moją pierwszą gitarą elektryczną był bodajże Squire. Czerwono-złoty. Znaczy ja go tak przerobiłem. Był chyba czerwono-czarny. Mam gdzieś zdjęcie, to wstawię. I to była fantastyczna gitara. Nie brzmiała tak jak Fender za 8000, ale to nie miało znaczenia, bo chciałem po nią sięgać codziennie. Była moja, pasowała mi, była dla mnie bardzo, bardzo wygodna. Może to co mówię jest kontrowersyjne, żeby nie patrzeć na dźwięk, ale tak naprawdę gitara przede wszystkim ma być dla was wygodna, to ma być wasz instrument, po który będziecie chcieli sięgać codziennie, a nie przykry obowiązek. Jeżeli tak to odczuwacie, no to ewidentnie coś jest nie tak. To ma być przyjemność i zabawa. I na koniec krótka specyfikacja jakby mojej konkretnej gitary i dlaczego akurat ja jej używam. Jest to Ibanez serii S521 MOL Czyli po prostu niemalowany, ma 24 progi, skalę 25,5, satynowy gryf, waży 2,5 kg i naprawdę nie ma jakiejś niesamowitej elektroniki. Ta gitara kosztuje chyba 1800 zł, czy coś takiego. Ale ja ją uwielbiam, jest dla mnie wygodna. Ma bardzo płaski gryf, 16 cali i bardzo cienki gryf. I to w niej lubię. Podsumowując, znajdźcie gitarę, która będzie dla Was, która będzie Wasza. Idźcie do sklepu muzycznego. I poproście gościa o 6-7 różnych modeli. Po prostu weźcie je do ręki, pograjcie na nich chwilę i od razu po chwili będziecie czuli, czy to jest ta, czy to nie jest ta. I tyle. Mam nadzieję, że komuś tym pomogłem. Jeżeli tak, daj mi lajka, zostaw komentarz, daj subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. I jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Hej.